Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tym jakże nietypowym wstępie do filmu, ale dzisiaj będzie o tym draństwie okropnym, które mi napsuło dużo krwi i potu. Także dajcie mi wziąć tylko prysznic i zaraz do Was wracam. Dobra, jestem. Więc tak, moi drodzy. Jak się już pewnie domyślacie, a już zauważyliście, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie Ring Fit Adventure, dokładnie. To jest w ogóle nowa gra, czy nowa, no wyszła w zeszłym roku, właściwie Nintendo wypuściło nową grę, coś na miano, jeżeli pamiętacie, było jeszcze na konsolę Wii, gra, w której można było się ogólnie ruszać, tak? Czyli można było uprawiać różnego rodzaju sporty, no i oczywiście dzięki temu mogliśmy się ruszać i mogliśmy po prostu mieć jakąś aktywność fizyczną przed telewizorem. No i oczywiście w związku z tym, że każdy z nas postanawia sobie jakieś, wiecie, nowe tutaj postanowienia na nowy rok, no to jednym z nich oczywiście jest odwieczne, dobra, no to ja teraz będę zdrowo się odżywiać, będę regularnie ćwiczyć i schudnę moje zbędne kilogramy tutaj, zwłaszcza po świętach, no i oczywiście wiadomo, jak nam to wychodzi. Pytanie teraz brzmi takie, czy to w ogóle jest możliwe, żeby się pozbyć zbędnych kilogramów przed telewizorem? I tutaj nam na ratunek przychodzi Nintendo, o dziwo, ze swoim najnowszym, że tak powiem, produktem do tego, czyli Fitringiem Adventure, tak? Dzięki właśnie któremu można się wreszcie troszeczkę poruszać nawet przed telewizorem. Do zestawu, oczywiście oprócz gry, wchodzi nam, wchodzi nam taka opaska, którą sobie przypinamy na nóżkę, która tutaj nam będzie monitorowała, czyli wszystkie nasze dolne partie ciała, jak na przykład przysiady, nie wiem, jakieś podskoki w miejscu i tak dalej, no oczywiście też biegane. No i główny nasz przyrząd, czyli osławiony Ring Con, dokładnie, on się tak nazywa, Ring Con, dzięki któremu będziemy mogli sobie zmierzyć puls. Tutaj w tym miejscu, zaraz Wam pokażę, o tu. W tym miejscu tutaj możemy sobie przyłożyć paluszek po każdym wykonanym naszym, wykonanym ćwiczeniu, zmierzyć sobie puls, no i oczywiście będziemy wykonywali wszystkie możliwe ćwiczenia na górnych oraz dolnych partii ciała, co jest po prostu masakryczne. No ale dobra, ogólnie kto może zagrać? Każdy, naprawdę każdy, czyli osoby, które już ćwiczą i chciałyby, chociaż te osoby, tak podejrzewam, że raczej mają już swój, wiecie, system treningowy i tak dalej, więc na co im gra, gdzie chodzą normalnie na siłownię, ale wydaje mi się, że Ring Fit Adventure jest dobrym wyjściem dla osób leniwych, tak? To jest bardzo dobre, jeżeli ktoś chciałby zacząć jakąś aktywność fizyczną, ale nie wie jak, no to mi się wydaje, że to będzie dobry start, to będzie dobry początek do tego. Także jeżeli nie macie jeszcze kondycji, spokojnie możecie zacząć właśnie od niższego poziomu i co ciekawe, w grze można dostosowywać poziomy, tak? Czyli możemy właśnie podnosić sobie nasz poziom, jeżeli już mamy dobrą kondycję, nie mamy zadyszek i tak dalej. Chyba ten poziom jest do numerku 30, o ile się nie mylę. No i oczywiście w trakcie ćwiczeń możemy sobie to w każdym momencie moderować, także to jest dobra sprawa. Zmusza nas on na pewno do jakiejś aktywności mniejszej i większej, oczywiście w zależności od tego, czy, no oczywiście jaką mamy kondycję, tak? Ponieważ, no wiadomo, no, ktoś, kto no, nigdy nie ćwiczył, po tam 10 minutach możesz już mieć niezłą zadyszkę. Także warto sobie na przykład zmniejszyć ten poziom i nie umrzeć przy okazji, no bo wiadomo. No ale pytanie główne brzmi, bo to jest po prostu główne pytanie tego wieczoru, czy dzięki tej zabawce możemy schudnąć? Czy faktycznie to pozwoli nam zrzucić zbędne kilogramy? I tutaj odpowiedź jest prosta, bo tak, oczywiście, możemy. I to jak najbardziej, ale oczywiście nie oznacza to, że po takim 30 tam 40
40-minutowym treningu, to też oczywiście zależy od Was, możemy iść do McDonalda i no wiecie, i jednak spożywać tam wszystkie nasze posiłki, bo to nie miałoby sensu, ale z oczywiście zbilansowaną dietą, bo to o to chodzi, wiecie, dieta to jest 70%, 30% to są ćwiczenia, tak, ale jeżeli mamy te ćwiczenia robione regularnie, są one, wiecie, dobrze, że tak powiem, zaprogramowane, no to taki wysiłek fizyczny, a on tutaj jest. Ja wam tutaj gwarantuję, że on tutaj jest, ten wysiłek fizyczny. Na pewno takie połączenie, że tak powiem, przybliży Was do szczupłej sylwetki i jest to jak najbardziej, moi drodzy, realne. No ale dobra, jak to wygląda oczywiście w praktyce? Więc ogólnie, jeżeli chodzi o takie postawy, no to fabuła w Ring Fit Adventure jest banalnie prosta, ponieważ praktycznie na samym początku uwalniamy przypadkowo naszego głównego antagonistę, który, że tak powiem, rozsiewa potem swoją złą esencję na całym świecie, no i z naszym ringiem, bo ten ring tutaj, ten tu, on do nas mówi. To nie jest tak, że wiecie, że to jest taka... bezduszny przyrząd. Nie, on do nas mówi. I to jak do nas mówi. Także razem z naszym ringiem po prostu przeczesujemy mapki w poszukiwaniu oczywiście naszego złoczyńcy i stawiamy mu czoła. Ale oczywiście zanim dojdziemy do niego, no to po drodze mamy kilka mniejszych minimapek, gdzie oczywiście musimy przejść, że tak powiem, pewne poziomy, etapy i oczywiście walki. A zasady ogólnie są bardzo proste. Przez całość trwania gry mamy takiego naszego wirtualnego asystenta, który się nazywa Tip. I Tip nam pokazuje wszystkie, że tak powiem, ruchy i wszystkie ćwiczenia i jak należy je wykonywać. Podobno kontentu starcza na pół roku. Tak, słyszałam też u któregoś z youtuberów. Nie wiem, czy to jest potwierdzone info, ale jeżeli tak jest, to ogólnie, jeżeli będziemy ćwiczyć minimum 30 minut dziennie, to kontentu jest na pół roku. Także wiecie, nie jest tak, że poćwiczymy sobie 2 miesiące i gra nam się skończy. Także naprawdę można sobie zaplanować świetnie tutaj nasz czas i naprawdę możemy zaplanować sobie trening. Także myślę, że wiecie, w pół roku to już takie, no, już jakieś efekty będą i to dość spore. Czy myślę, że nawet po miesiącu coś będzie, chociaż mnie najbardziej ciekawią challenge, bo ogólnie tutaj też challenge były robione. Jeszcze nie widziałam rezultatów tego, ale niektórzy tutaj się podjęli tego, żeby ćwiczyć faktycznie przez 30 minut codziennie, chociaż codziennie to moim zdaniem jest trochę nad wyraz, bo można sobie tutaj nadwyrężyć co nieco. No i zobaczyć, czy faktycznie można schudnąć. Ja osobiście korzystam z właśnie Feedringa już od jakiegoś czasu. Na pewno sprawiło to, że tak powiem, dzięki niemu mogę się bardziej zmotywować do ćwiczeń, tak? Bo nikt nie lubi ćwiczyć, no nie oszukujmy się. Ciężko jest znaleźć po prostu jakąś aktywność fizyczną, która na tyle by sprawiała nam przyjemności, że przy okazji byśmy chudli. No oczywiście to, co jest konieczne, no czasami nie jest dla nas najprzyjemniejsze, ale myślę, że kupno Feedringa to będzie łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dobra. Jest tak, gra ogólnie zmusza nas nawet do ciągłego joggingu, bo oczywiście bez tego nasza postać się nie ruszy. Także to jest bardzo fajne, że podczas, wiecie, przechodzenia mapek, no to tak jakbyśmy to my faktycznie fizycznie, dosłownie musieli przechodzić przez mapkę, atakować, że tak powiem, wrogów, przechodzić przez rzekę, czyli wszystkie po prostu... rzeczy, jakie byśmy na przykład mogli robić w prawdziwym życiu, je robimy w grze i to jest właśnie ciekawe. Sam pomysł na walki jest dość też ciekawy, ponieważ został on właśnie zorganizowany jak z turowego JRPGa, jak coś źle mówię, to oczywiście mnie poprawcie. No i oprócz tego cały czas mamy, wiecie, podawane non-stop informacje, żeby dobra, to teraz napij się wody, nie przeciążaj się, sprawdź puls. W momencie sprawdzania pulsu też na przykład nam mówi, czy nasz puls jest dobra. Macie lekkie ćwiczenia, robicie? Nie, dobra, tutaj już widać, że tutaj dałaś sobie radę, że tak powiem, Orchidia. I uważaj na to, żeby nie przesadzić, bo wiecie, z ćwiczeniami też można przesadzić, także ciągle mamy tego typu podawane informacje.
I oczywiście nawet po wykonaniu danej walki mamy możliwość zmierzenia, tak jak mówiłam wcześniej, swojego pulsu. A po ukończeniu całej mapki dostajemy taką jakby kartę, której będziemy mogli sprawdzić, ile spaliliśmy kalorii. Aczkolwiek tutaj to przy tym to ja bym się tak trochę tym nie sugerowała, ponieważ wydaje mi się, że to, co podaje aplikacja, jest troszeczkę zaniżone. I no i jednak też trzeba brać pod uwagę to, że jednak każdy z nas jest inny, więc każdy z nas no, w inny sposób spala te kalorie, tak? Ja na przykład mogę zrobić ten sam trening, co dana osoba, a spalę na przykład więcej lub mniej niż mój znajomy tutaj obok, tak? Więc na przykład ja bym się tu bardziej posiłkowała jakimiś, wiecie, zegarkami, które po prostu tego służą, czyli jakieś, nie wiem, Apple Watch czy coś, czy jakieś inne Samsungi do mierzenia po prostu naszych kalorii, czy naszej aktywności fizycznej, tak? Są takie rzeczy, więc jak macie taki zegarek, to używajcie jego. Ja bym się nie sugerowała kompletnie tym, co pokazuje aplikacja, ponieważ, no tak jak mówię, może zaniżać nasze wyniki. Dobra, no ale jak wyglądają same ćwiczenia, tak? Ponieważ w robieniu ćwiczeń to, czego najbardziej nie lubimy, to monotonności, tak? Ponieważ czasami jest tak, o Jezu, muszę zrobić ten i ten blok, nie chce mi się, no ale go muszę zrobić, bo jak go nie zrobię, no to nie spalę, a jak nie spalę, to nie schudnę, a jak nie schudnę, to nie będę czuć się lepiej, tak? Bo zazwyczaj to, czy zrzucamy kalorie, czy przybieramy też na masie, bo oczywiście każdy z nas ma inne potrzeby, sprawia to, że się czujemy lepiej, tak? Że dochodzimy do jakiegoś celu, którego sobie ustaliliśmy, no ale niestety czasami bywa tak, że nam się po prostu na zwyczajnym świecie nie chce, ponieważ coś jest monotonne, a jak jest monotonne, to się do tego zmuszamy. Na szczęście tutaj tak nie jest. I to jest właśnie bardzo fajne, ponieważ ćwiczenia są bardzo zróżnicowane. Nie jest to tak, że na przykład w ciągu jednej mapki robimy tylko nogi, na przykład, i koniec. Nie, mamy możliwość na przykład dopasowania sobie setu ćwiczeń. Ćwiczenia ogólnie są różne i ich jest mnóstwo i możemy sobie na przykład w jednym secie, chyba ich tam jest 5, i na przykład wybrać sobie takie, jakie na przykład chcemy robić w tej mapce, czyli naprawdę tutaj można sobie zaplanować trening no bardzo taki zaawansowany i rozszerzony sposób. Także na przykład w ciągu jednej mapki możemy ustawić sobie ćwiczenia i będziemy robić ćwiczenia na ręce, na nogi i na przykład na brzuch. Są też ćwiczenia jogi. Ćwiczenia z jogi są bardzo fajne, ja je bardzo lubię. I ja je traktuję jako taką, wiecie, przerwę, że na przykład robię przysiady. I przysiady są dość takie no, mocne. I później następne ćwiczenie to właśnie robię ćwiczenie z jogi, żeby sobie odpocząć, bo ja to traktuję jako odpoczynek. I to też jest super. Oczywiście podczas jogi też to nie jest tak, że odpoczywamy, bo nie, cały czas pracujemy. Ale jest to w bardzo fajny i przemyślany sposób zrobione. Później w kolejnym etapie rozgrywki oczywiście będziemy mieć możliwość dopasowania sobie ćwiczeń pod potwory, czyli pod te walki, tak? Bo to nie jest tak, że spotykamy potworka, no dobra, to za każdym razem walczymy z nim i robimy ćwiczenia. Nie. Potworki mają swoje kolorki, a kolorki odpowiadają danym ćwiczeniom. Także musimy wybrać na przykład umiejętnie jakieś ćwiczenie pod dany kolorek, żeby zadawać więcej oczywiście obrażeń tym potworom. No i na to wszystko nałożono również system poziomu oraz rozwoju bohatera, także nie tylko możemy odblokowywać coraz to inne i fajniejsze może ćwiczenia, ale także będziemy mogli na przykład iść do sklepu, ubierać naszego bohatera w, że tak powiem, zbroję, oczywiście to jest strój sportowy, która dodaje nam jakieś statystyki, tak? Ponieważ no, to nie jest tak, że my tylko możemy atakować potworów, potwory również atakują i nas. Także no zdarzyło mi się już zginąć, także jest to możliwe. Jest to możliwe, a w tym wypadku no jak zginiemy, no to trzeba zacząć jeszcze raz, tak? Czyli po prostu jeszcze raz set kolejnych ćwiczeń i no i to bolało. Także gra jest naprawdę fajna. Ja ją osobiście polecam, ponieważ no człowiek bawi się świetnie, tak? Nawet, że tak powiem, nie jesteś w stanie zauważyć, kiedy te 30 minut nawet minę. Oczywiście można ćwiczyć więcej, tak? To nie jest tak powiedziane, tylko 30 minut i kropka. Ale ogólnie, no, czuję się, że się ćwiczy. To też nie jest tak, że
To nie jest tak, jak na przykład pójdziemy na siłownię na bieżnię, pobiegamy sobie 30 minut, wracamy do domu. Nie, naprawdę, to jest 30 minut czasem intensywnych ćwiczeń, różnych ćwiczeń, zróżnicowanych ćwiczeń, dzięki którym później na drugi dzień ja odczułam mięśnie. Ja je czułam, naprawdę. Czasami, oczywiście wiadomo, jak nie masz kondycji, to będzie bolało. ale wiadomo, no jak przy każdych ćwiczeniach nie należy się ogólnie poddawać, tak. Więc no, czuję się, że się ćwiczy i oczywiście jeżeli zastanawiacie się nad kupnem, no to ja osobiście polecam. Jedyną rzeczą, jaką tutaj bym dała na minus, to jest ta opaska, ponieważ wydaje mi się, że ta opaska, ona dostała na nogę, wygląda tak. Wkłada jeden Joy-Con. Ona działa w taki sposób, że może się zsuwać. Jeżeli nie mamy na przykład jakichś dobrych spodni, oczywiście też dobre są spodnie do ćwiczeń, ale jakichś naprawdę dobrych spodni, które by trzymały tą opaskę, no to ona się może zsuwać, co jest troszeczkę niewygodne, także trzeba sobie jakiś taki system tutaj zrobić. No ja ją zakładam na gołą nogę tak naprawdę, bo mi się trzyma na gołej nodze. Bo to jest dość dobra opcja. No i sam w ogóle ten Rincon, tak? On się nazywa Rincon. On jest dość masywny, jest duży i faktycznie trzeba naprawdę dużo siły włożyć, żeby go tutaj ścisnąć albo też rozciągnąć. No i dzięki właśnie tutaj czujnikom sensorycznym system wie, jak ściskamy, kiedy, co i jak idzie. I naprawdę, no... Jest to też bardzo fajnie, z fajnego tworzywa i materiału zrobione. Jest to wszystko z takie milutkie, fajne. No i co ciekawe, bo oczywiście też jest inna sprawa, bo wiecie, bo jak ćwiczymy, no to nam się pocą ręce, tak? Jednak pocą się nam ręce. W związku z czym tutaj mamy taki materiał, który, uwaga, będzie można... Jak się wydaje, zobaczymy, ale chyba tak. Będzie można odkleić. O, robię to pierwszy raz przy Was, także uwaga. Odkleić, czy tam odpiąć. O, proszę bardzo, pyk. I wyprać, co jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo spoko. To jest taka gąbeczka i ona też jest taka milusi. Taka, jak macie te takie kuleczki, znaczy piłeczki w sumie, takie no, antystresowe. Także wiecie, jak się stresujemy podczas ćwiczeń, to można sobie pomacać i człowiek się od razu czuje lepiej. Także co, no... To by było chyba na tyle, nie? W sumie taki pogadankowy, że tak powiem, filmik. Teraz oczywiście muszę to przykleić, bo to wiecie, to fajnie, że sobie odkleiłam, no ale... Także no. Także dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście od Feedringu. Tak? Czy w ogóle o nie słyszeliście, czy mieliście, wiecie, zamiar kupić, ale nie byliście pewni, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu. No ja uważam, że jeżeli ktoś chce zacząć ćwiczyć, a nie ma motywacji, nie ma pomysłu, jak to robić, nie chce, nie wiem, wydawać pieniądze na trenera personalnego, chociaż ci trenerzy personalni to też teraz dzisiaj tak, no, nie, że trzeba wydawać jakieś, nie wiem, masywne, ciężko zarobione pieniądze, ale jeżeli ktoś nie chce, chce, nie wiem, połączyć coś, wiecie, miłego z pożytecznym, i robić to przed telewizorem, to ja osobiście jak najbardziej polecam Fit Ring Adventure, czy tam Ring Fit Adventure, mi się zawsze to wymiennie jest. No i ogólnie dajcie znać, co Wy sądzicie, czy byście chcieli kupić, czy nie, czy już słyszeliście o Fit Ringu. Czy już macie może i sami gracie? Dajcie znać, bo ja jestem ciekawa naprawdę, czy faktycznie, chociaż podejrzewam, że tak, ale czy faktycznie jak ktoś sobie, wiecie, tak jeszcze jedna rzecz tam jest. Można sobie zaprogramować, jest kalendarz w ogóle w aplikacji, gdzie możecie sobie zaprogramować, że tak powiem, w który dzień chcecie ćwiczyć. I z tego co wiem, Nintendo jakoś Wam to da znać, nawet jak jest wyłączone, także nie wiem, czy będzie pikał, czy coś, ale też jest taka opcja, także możemy sobie coś takiego zaprogramować i ustawić. Także ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że nie wiem, pokazałam Wam coś nowego, może przekonałam Was do, że tak powiem, do zainwestowania w tę grę, bo może macie Switcha, bo oczywiście bez Switcha to tak za bardzo sobie nie pogracie, a Feed Ring Adventure jest tylko i wyłącznie na Switcha, na Nintendo w tym momencie. Także no, ja Was żegnam i trzymajcie się. Miłego. Pa!